Witajcie przy mikrofonie Legomanka, a dzisiaj przyglądamy się magazynowi Lego Marvel Avengers. Jest to numer 4 za 14,99 i wraz z nim dostajemy minifigurkę War Machina, oczywiście w tym przeokropnym hełmie. Także teraz na szybciutko przeglądamy sobie magazyn, oczywiście tradycyjnie tutaj instrukcja składania figurki. Nie jest ona zbyt skomplikowana, ale zastosowania tam jakie... To jak użyli element wrotek, o tak to sformułuję zdanie, to nie pomyślałabym o tym, a wygląda bardzo efektywnie, bo już sobie złożyłam tą minifigureczkę. Tak prezentuje się pierwszy plakat, stalowi kumple. Ogólnie ciekawy pomysł na plakacik, jednak jak wiecie, jestem przeciwnikiem tego rodzaju hełmów, więc uważam, że lepiej by się prezentował, jakby były nadrukowane inne hełmy. A drugi to jest chyba kontra źli, czy coś... Aha, dobrzy kontra źli, jak widzicie, z tej strony mamy drużynę dobrych, z tej strony złych. Ciekawa koncepcja, jednakowoż poprzedni plakat mi się bardziej podobał. Tam jakiś quiz, no i oczywiście dalsza część komiksu, no bo jakżeby inaczej. I o, lecimy. Tutaj chyba skróle się pojawiają, ciekawy koncept. Hulk kontra Thor, czyli zwycięzcy poprzedniego konkursu rysunkowego. No i tutaj zapowiedź kolejnego magazynu, czyli Iron Spider plus dwie sieci i cztery robotyczne ramiona. Zarąbista figurka, no oczywiście do kolekcji, no bo jakżeby do czego innego, ponieważ na razie nie pojawił się ten Iron Spider w nowej serii zestawów, bo mówię o nowej, bo kiedyś on już był w którymś zestawie. No i tutaj reklama magazynu Lego Ninjago, w sumie nie magazynu, tylko kart Lego Ninjago, a tu jest magazyn Lego City. Także zobaczmy, jak wygląda nasza figurka w rzeczywistości. A tak prezentuje się właśnie nasz War Machine, czyli rodnej, zależy jak się to wymawia, zawsze, nigdy się nie nauczyłam. Zarąbiste jest to, że nie dali nam samej minifigurki, tylko dodatki w formie tutaj, wiecie, tych strumieni energii przy startowaniu. Zawsze jest to na propsie. I tu jest ten właśnie element wrotek, o którym wam mówiłam, że interesujący sposób został wykorzystany. Bo jak widzicie, to są po prostu wrotki jedna na drugą nałożone, a wygląda jakby to był jakiś magazynek z bronią. Także czadersko. Z tyłu, jak widzicie, taki trzymak na cztery tutaj, o, przedmioty. No i tutaj z drugiej strony mamy nasz maszynkę do strzelania, co nie? Tą półautomatyczną, że tak to powiem. A jeśli chodzi o samą główkę Rodneya, no to jak widzicie, tak się prezentuje, tylko niech się fokus tu pojawi, co nie? O, jeden wariant to jest taki, a drugi wariant to jest tutaj z czerwonym interfejsem, wiecie, stroju jego, czy czegoś w tym stylu. O, teraz... No tu jest oczywiście problem z fokusem, o, teraz powinno lepiej to wyglądać. Także tak prezentuje się cała zawartość tego magazynu. Piszcie w komentarzach, co o nim sądzicie, a ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się, no i cześć!